Witam serdecznie. Mecz 6-5 dla gości, dla GKS-u Tychy. Poprosiłbym krótko trenera gości, Andrzeja Gusowa, o podsumowanie dzisiejszego meczu i później trenera naszej drużyny, Roberta Bożowskiego. Jak to wyglądało z perspektywy gospodarza? Cieszymy się z wyniku, no bo mecz był taki, powiem, bardzo otwarty, bardzo ciekawy dla kibiców. Myślę, że kibicy zadowoleni, 11 bramek padło. Oczywiście, że bardzo fajna atmosfera w Gdańsku, dawno nie byłem w tym mieście, no i fajnie naprawdę to wszystko wygląda. Drużyna gra w sumie, niezły hokej. Myślę, że nie najlepszy dzień był dla bramkarzy, jak dla jednego, tak i dla drugiego bramkarza dzisiaj, no ale doprowadziliśmy ten mecz, to spotkanie do zwycięstwa, no i jak powiedziałem, cieszymy się z tego. Oczywiście, że dużo błędów narobiliśmy, oczywiście, że chociaż cieszę się, że nieźle dzisiaj zagraliśmy w przewagi w sumie. No i mamy 3 punkty, idziemy dalej, dziękuję bardzo. Tak jak trener powiedział, mecz jest na pewno dla kibiców dobrych. Emocjonujący. Przyszło trochę ludzi dzisiaj, także myślę, że drużyna może być też nasza z siebie dumna, że ten mecz w końcu jakiś taki był u nas, że graliśmy do końca i jeszcze wynik mógł być różny, tak, że można jeszcze było tam doprowadzić do końcówki, do remisu i jakieś punkty urwać. Niestety udany rewanż Tychów. 3 punkty wszystkie zabrali. No co, no dziękuję chłopakom za walkę, bo 2 razy wracaliśmy przy 3-1 do 3-3. Później znowu 4-4, tak, i no tutaj 6-4, już tylko jedną bramkę nam się udało zrobić, niestety. Nie, żadnych punktów nie zdobywamy, no ale myślę, że możemy być zadowoleni z gry, powiedzmy, ofensywnej bardziej może niż defensywnej. Dziękuję. Panie Robercie, wszystkie bramki padły po naszym dobrym pressingu, kiedy wybieraliśmy presję na graczach z Tychów i oni się gubili, tracili krążek i wtedy składali się. Tak, no ale kilka bramek padło takich, co my straciliśmy, tak? Czyli mówię, my strzeliliśmy bramki po tym, jak wybieraliśmy presję, że... na Tychach, tak, ale to kilka bramek... To było dobre, ale... Ten pressing na mnie do końca wyszedł, to miało się, tak? Że było kilka takich wejść przy bandach, gdzie przegrywaliśmy te pojedynki, szły na przykład 3-1, chyba poszła jedna kontra 2-1, tam raz jedna bramka wpadła. Także no, pracujemy nad pewnymi elementami, trener też nam próbuje coś zmieniać, nie cały czas jednym systemem grać, to próbuje różnych wariantów. No, zobaczymy, co będzie wychodzić, tak? Teraz jest ważny mecz dla nas w niedzielę z Bytomiu, tam musimy punkty zdobyć, żeby podobno dzisiaj Opole wygrało, także zbliża się do nas, także to mówię, ta 6 jeszcze wcale nie jest pewna, będziemy robić wszystko, żeby ją utrzymać. Jeszcze takie falowanie było, były momenty, że mocne przyśnięcie było nasze, za chwilkę... No tak, no mówię, na początku daliśmy na 4, później trener skrócił trochę ten skład do 3 ataków. Też na pewno to się w końcówce odbiło na siłach chłopaków, tak? Ogólnie też obrońcy, tam mamy 2 juniorów w składzie teraz, w 3 parach obrońców, co jest 2 juniorów. Także ci starsi też już pewnie czują powoli zmęczenie, no zobaczymy, jak to będzie dalej. Musimy to wytrzymać, dopóki tam nie wrócą z kontuzji Kantor i Wachowski. Ja bym się wszystko zgodził z trenerem gości, że bramkarze obaj sobie zagrali, nasz bramkarz. Trochę nam jednak pomógł, utrzymał nas w kilku sytuacjach, gdzie wyciągnął no tak, my jako trenerzy też patrzymy na te statystyki, przykładowo jak jest 30 strzałów, puszcza 6 bramek, no to ten procent nie jest zbyt dobry, tak? Wiadomo, tam Maksim też tam kilka wyjął sytuacji, nie? Kilka bramek, chyba tam jedna, może 2 się odbiło tam od kogoś, tak, to też mogło go zmylić. No ale na pewno mówię, jak my patrzymy pod kątem bramkarza, to też skuteczność obron do strzałów, tak? To go rozlicza też tego. Czy nie zastanawiam się nad tym, żeby grać tylko na wyjeździe, bo na wyjazdach wszystko wygrywamy się nad rzędu, a 5 meczów u siebie z rzędu. Myśleliśmy o tym po meczu w Krakowie, także chcieliśmy jechać do Tychów, można jest. Szansa popatrzeć o mistrza. Żartowe to może być teraz. Cierpliwie, tak? Poczekajmy. To, nie wiem, już nie, może chcielibyśmy wszystkich tutaj ogrywać już, tak? Że wygraliśmy z Krakowią z Tychami na wyjeździe, to już nie wiem, o medale będziemy. Ale ja myślę, że nie tylko wasz problem. Mecz na wyjeździe. My też mamy problem z meczami w domu. Dopiero pierwsze spotkanie wygraliśmy z Katowicami, to był taki męski mecz, a gramy lepiej naprawdę na wyjeździe niż gramy w domu. Teraz myślę, że ten w Gdańsku dzisiaj gorzej zagrali, myślę, że w domu będziemy
A z czego to właśnie wynika, że lepiej gra się na wyjeździe, a gorzej na terenie niż w tym swoim lodzie, który powinno być i się zdobywać więcej punktów? Ja nie wiem, dla mnie to na przykład bardzo dziwnie, nie? To wszystko, bo swoje kibice, musisz pokazać się, swoje rodziny, dzieci, znajomi, nie? No, musisz przed nimi się pokazać. No właśnie, to, a tu sytuacja to paraliżuje. Ja na przykład pracowałem przez tam wiele lat w Soligorsku, no to myśmy w sezonie przegrywali tam 4-5 spotkań w domu, to górę, nie? A tutaj no po prostu gramy gorzej niż, naprawdę gorzej niż na wyjeździe. I tyle kibiców przychodzi, taka atmosfera, na, no że... Ciężko na razie, to chyba psychologia, może ktoś się boi grać przy własnych, może ktoś się boi żony. Ale myślę, że dużo jest z tym, co trener powiedział, tak wiele w słowo, że ktoś chce się pokazać. Na wyjeździe się gra jak drużyna i motywacja, inaczej. Tak. Wychodzi mu na dobre, może bardziej go paraliżuje. Żona nie raz paraliżowała. Z czego to wychodzi w naszej drużynie? No, wygraliśmy i w Tychach, i w Krakowie, a u siebie z tymi drużynami przegraliśmy. No ale myślę, że dzisiaj się trochę mecz był inny, tak? Bo ten mecz czy z Nowym Targiem, czy z Katowicami, to nas tam jakby odskoczyli, tak? I tutaj nie było jakby takiego wyrównanego, przynajmniej wynik, tak? Nie był tak na tyle wyrównany. Może nie gra, ale wynik na pewno był taki na styku dzisiaj, tak? A tam nam odjeżdżali od razu. No tak jak tutaj trener powiedział, no ciężko czasem. Z psychologiem trzeba popracować niektórzy, żeby wytłumaczyli pewne zachowania. Wydaje się, że po męczącej podróży, bo to jednak mamy odległości dosyć duże do przejechania. No dla nas to pewno, tak, takie jeżdżenie. No my też jak jedziemy na południe, tak, no to... Raz tutaj, raz tu. Zamiast wydaje, że powinni być zmęczeni, czy podróży, a wychodzą na lód i walczą nawet... No też była opcja, żeby gdzieś wyjechać i wrócić na do Wrocławka czy Torunia i wrócić. A i gracie jeden tam, jeden tam? No tak, teraz tam się ułożyło, że... Ciężko. Za tydzień znowu u was. Wiem. No to szanse na punkty znowu do Gdańska. Tak. No, nie dobry mały kolacja. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję za dobry mecz. Dziękuję bardzo.